Arkadiusz Żabka, witam o poranku w studiu Radia 90. Henryk Mercik, miejski konserwator zabytków w Rybniku. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Od roku jest pan konserwatorem zabytków w Rybniku. Jak się panu to miasto podoba? No podoba mi się. Jest miastem przede wszystkim bardzo ciekawym, miastem o takiej bardzo długiej historii, trochę też specyficznym, tak, bo jednak jest to połączenie wielu miejscowości, ale z bardzo wyrazistym i bardzo, bardzo interesującym zabytkowym, historycznym centrum. I kiedyś pan wpadł na pomysł z prezydentem Kuczerą, że park kulturowy trzeba tu stworzyć. No i rybniczanie, część pyta, po co miastu park kulturowy? No to my też pytamy rybniczan, tak, czy jakie jest ich zdanie na ten temat, bo za nami 100 dni takich bardzo intensywnej kampanii konsultacyjno-informacyjnej, więc przede wszystkim informacja, czym jest park kulturowy, edukacja, ale też słuchamy rybniczan i no, prawie 1000 ankiet mamy w tej chwili, czyli bardzo duża liczba. No, wynika z tych ankiet, że 80% jak na dzień dzisiejszy jest za parkiem kulturowym. No to trzeba powiedzieć, co to jest park kulturowy, bo ludziom park kojarzy się z zieleńcem jakimś, tak? A natomiast park kulturowy to jest tak naprawdę pewne narzędzie, to jest forma ochrony konserwatorskiej, prawna forma ochrony konserwatorskiej dla wyjątkowych obszarów historycznych. Takim jest obszarem niewątpliwie Rybnicka Starówka, Stare Miasto, centrum Starego Rybnika, tak żeśmy nazwali ten park. No i chodzi, żeby chronić i tak naprawdę przywrócić bądź utrzymać ład przestrzenny, estetyczny na obszarach, gdzie wiele rzeczy się miesza, czyli mamy i zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków, ale też mamy obiekty współczesne, mamy przestrzeń, mamy place, mamy ulice, całość tej przestrzeni mamy parki. Będzie chodzi wyznaczona parkiem kulturowym. Chodzi o całość przestrzeni, żeby to traktować jako całość. No i teraz przeciwnicy mówią tak, dlaczego urzędnik ma nam mówić, co ja mogę powiesić, a czego nie mogę powiesić na swoim budynku? No to... Dlaczego urzędnik ma mówić, jak ma wyglądać reklama, a jak nie? To znaczy tak, powiem tak, i w przypadku obiektów zabytkowych nie ma tutaj opcji innej, trzeba się zapytać, jak ma wyglądać reklama. Chcemy, żeby to dotyczyło też tych innych obiektów i żeby był utrzymany jakiś balans estetyczny pomiędzy tym, co współczesne, bo przecież centrum się rozwija, a tym, co historyczne, tym, co chcemy chronić. Natomiast ja powiem tak, to nie do końca tak jest w przypadku parku kulturowego, dlatego, że po pierwsze chcemy, żeby zapisy tej uchwały, a zaraz powiem uchwały, dlatego, że to jest taka specyficzna forma ochrony konserwatorskiej, dlatego, że nie podejmuje decyzji o objęciu ochroną obszaru konserwator wojewódzki z zabiórka, tak jak jest to w przypadku wpisu do rejestru zabytków indywidualnego, ale podejmuje uchwałę Rada Miasta, czyli tak naprawdę przedstawiciele mieszkańców. Dlatego też w niektórych samorządach nie udało się uchwalić tego parku kulturowego, bo radni zdecydowali, że jednak w interesie ich jako radnych nie jest wojowanie z lokalnym biznesem, z gastronomią. Powiem i tak. Są przykłady, kiedy się wycofano z tego. W Rybniku się uda. Bardzo złe słowo wojowanie, dlatego, że tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, wszyscy jedziemy na tym samym wózku i wszyscy chcemy, żeby Rybnik był atrakcyjny, żeby Rybnik, centrum Rybnika było pełne ładu, czyli ładne, mówiąc kolokwialnie. Wszyscy chcemy, żeby każdy miał równe szanse, żeby nie było tak, że jeden zasłoni całą elewację, a drugi nie może, bo ma budynek wpisany do rejestru zabytków. Wszyscy chcemy, żeby to centrum przyciągało jeszcze większą ilość ludzi i tak naprawdę rybniczanie tego chcą, dlatego, że myślę, że się uda, jestem przekonany, że się uda, bo wyniki tych ankiet, których zebraliśmy, tak jak mówię, prawie 1000, pokazują wyraźnie, że w znakomitej tutaj większości rybniczanie nie tylko chcą, ale też rozumieją jakby taką potrzebę. Myślę, że rybniczanie też jeżdżą po świecie. Rybniczanie odwiedzają inne miasta, chociażby te, gdzie parki kulturowe od lat funkcjonują. A my nawet nie wiemy, że to są parki kulturowe. A my nawet nie wiemy, tam podoba, tak. Tylko jest dokładnie tak, że przyjeżdżają, mówią, jak tam jest pięknie, jak tam się zmieniło, tak? Bo to chodzi też o polskie miasta, nie trzeba jechać za granicę. Dokładnie można odwiedzić miasta tutaj u nas, które bardzo radykalnie realnie w sensie estetyki się zmieniły. I tutaj pełna zgoda. Pytanie, kto zapłaci za te zmiany? Z tego co wiem, park ma być wdrażany przez 3 lata. Po 3 latach dopiero będzie miasto egzekwowało wprowadzenie tych przepisów. Czy wiemy, czy to miasto zapłaci za zmianę elewacji, czy to będzie jednak w gestii właściciela kamienicy? To jest proces tak zwany płynny i nic się nie dzieje nagle. Parki kulturowe, chociaż w Krakowie są 4 na przykład, nie tylko w centrum, ale w Nowej Hucie chociażby, więc tam się to dzieje też przez lata. I powiem tak, jestem przekonany, że większość tych rzeczy już jakby się dzieje, bo kiedy przejdziemy się po centrum Rybnika, to znajdziemy bardzo wiele bardzo dobrych przykładów, dlatego że już prowadzący interesy tutaj ludzie i mieszkańcy też są świadomi jakby walorów tego miejsca. Natomiast i tak długo jak jestem konserwatorem i tak długo jak mówimy o parku kulturowym, naprawdę zgłaszają się ludzie, którzy chcą wymienić reklamę, wynajęli lokal, chcą zrobić nową reklamę, chociaż wczoraj miałem 3 takie wizyty w biurze i oni już to robią z myślą o tym, żeby to pasowało. Więc proszę się nie bać. Ale pytanie jest proste, natomiast, kto płaci? Właściciel to czy znaczy miasto? Płaci generalnie właściciel, jeżeli będzie musiał coś zmienić. Natomiast ja nie zakładam, że to będzie się odbywało w trybie musiał. Dlatego, tak, że chcielibyśmy wszyscy, żeby wszyscy chcieli. Natomiast tak, powiem tak na koniec. Oczywiście są przykłady bardzo rażące miejsc, które muszą się zmienić i wszyscy to widzą, bo kiedy się pytam, żeby wskazać te takie miejsca brzydkie, miejsca szpecące i tak dalej, ludzie zawsze pokazują te same miejsca. Nie, które to są? To generalnie jest okolica tych schodów przy teatrze, tak, gdzie reklamy są na całą elewację. Jak się zjeżdża od strony parku Sarkandra, tak w dół narożnik ulic, który jest zapakowany billboardami, jest taki różowy budyneczek nieużywany i tak dalej. Ludzie dokładnie to wskazują. Mówią, po co tyle? Dlaczego to są reklamy, które już nie są, w ogóle do niczego nie służą? Wiszą jakieś oberwane i tak dalej. To jest wszędzie to samo. Użył pan słowa dopasować. Dopasować do tego, co zostanie wypracowane. Czy mamy ten sznyt? On wszędzie jest taki sam. Jaki ma być kolor kamienic? Jaki ma być kolor okiennic? To znaczy tak naprawdę mówimy o rzeczach zupełnie obiektywnych, dlatego że kiedy mówimy o kolorystyce, to tak naprawdę w przypadku obiektów historycznych nawiązujemy do kolorystyki z okresu, kiedy dany budynek powstał. Tak? Możemy to zrobić bardzo obiektywnie i nie chcemy, żeby budynek współczesny przygniatał tą, w jakiś sposób krzyczał do nas tą swoją kolorystyką i dominował, jeśli chodzi o zabudowę historyczną. To samo dotyczy reklam. Tak naprawdę jest kilka prostych zasad. Reklama, i to wiedzieli już nasi przodkowie, tak? Wystarczy spojrzeć na stare widokówki. Reklama nie może być dominująca, jeśli chodzi o elewację historycznego budynku, czyli nie może zasłaniać okien, nie może być krzykliwa kolorystycznie, nie może być bardzo jaskrawo oświetlona, nie może zasłaniać gzymsów, nie może zasłaniać sztukaterii. Proste nawiązania, że szerokość na przykład tablicy reklamowej nawiązuje do szerokości witryny, że jeżeli jest jedna reklama, to nie ma tak, że ktoś ma 5 reklam danego sklepu. Jedna jest taka, druga taka, trzecia taka. Nieprzegadane, dopasowane do architektury. Czyli w praktyce mało to tego oznacza, podkreślające architekturę. Panie konserwatorze, oznacza to w praktyce, że budynek Teatru Ziemi Rybnickiej zostanie pozbawiony telebimu, który zawisł tam ileś lat temu. W praktyce tak. Jeśli chodzi o ten przykład, tak. To jest obiekt niedawno zupełnie wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Bardzo cenny obiekt, jeśli chodzi o historię architektury, tej najnowszej, bo z okresu modernizm, z okresu PRL-u, ale zaprojektowany obiekt przez trio Zielone Konie, tak słynnych architektów, wybitnych, Buszkę, Frantę i Gottfrieda. Natomiast ma pan rację, panie redaktorze, że ten element to jest coś, co na tej elewacji nie powinno wisieć. Wczoraj otrzymaliśmy informację, że 4 kolejne obiekty znalazły się w rejestrze zabytków. To jest osiedle Familoków w Chwałowicach, kościół w Niedobczycach, willa niedaleko stąd rodziny Hase oraz budynek biurowo-usługowy przy ulicy Chrobrego. Osiedle Familoków w Chwałowicach. Ja pamiętam, jak ekipa Diagnozy serialu, który tutaj był kręcony, zachwycała się tym obiektem, osiedlem Familoków. My chyba nie do końca chcemy mieszkać w zabytkowych osiedlach. Skąd decyzja o tym, żeby te 4 kolejne obiekty wpisać do rejestru? Tutaj jakby fundamentalną sprawą jest to, że Rybnik posiada, jak na dzień dzisiejszy, stosunkowo małą liczbę obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru. Wpisuje zawsze konserwator wojewódzki. To jest jego niezbywalna kompetencja, więc problem polega na tym, że no to oddalenie Rybnika od Katowic być może tak zadecydowało, że wiele bardzo cennych obiektów, z których powinniśmy być dumni, nie jest objętych tą podstawową, najważniejszą, najbardziej pełną formą ochrony konserwatorskiej. No wspomniane osiedle, tak? Znaczy powiem tak, osiedle w Chwałowicach doceniają praktycznie wszyscy, którzy przyjeżdżają do Rybnika, tak jak pan powiedział, ekipa filmowa i tak dalej. Jest to miejsce malownicze, natomiast proszę spojrzeć, że ta architektura patronackie osiedla z czasów tej takiej bardzo dynamicznej rewolucji przemysłowej jest w tej chwili bardzo mocno doceniana. I nie musimy się wstydzić Chwałowic absolutnie w porównaniu z innymi osiedlami. Widzimy tutaj, no wystarczy spojrzeć na sąsiadów, tak, Czerwionka i tam to osiedle, więc uważam, że tu się jak najbardziej taka forma ochrony należała. Jest to bardzo cenne osiedle. No inne obiekty też, nie? Bo to też są obiekty... I tu musimy postawić kropkę, niestety. Rozmawiać o architekturze można długo. Naszym porannym gościem był Henryk Mercik, miejski konserwator zabytków w Rybniku. Dziękuję za wizytę, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.